Witam wszystkich, ja mam na imię Konrad, to oczywiście kanał Stańczyk 2. Dziś z innej strony porozmawiamy na temat przyszłości naszego kraju oraz całego świata. Podatki to mój wróg, podatki idą w dół, podatki to mój wróg, podatki idą w dół. Pierwsza rzecz, która nam się rzuca na temat naszej przyszłości, to oczywiście... Czy muzułmanie zniszczą Polskę? Nie, nie sądzę, bo mamy na przykład coś takiego pięknego, spirytus, alkohol i wieprzowina, a oni raczej za tym nie przepadają, poza tym jest ich u nas dość mało, nie opłaca im się tu po prostu pracować, czy brać zasiłki, czy w ogóle żyć, no w Polsce mało komuś opłaca żyć. Nasz rząd spełnił tutaj doskonale swoją rolę, ale, jeśli chodzi o Europę, no to sytuacja nie jest tak kolorowa. Kiedy przyjdzie kryzys gospodarczy i wszystko się zawali, no to wtedy ludzie zaczynają się obwiniać. Ktoś musi być winny przecież temu wszystkiemu. I oczywiście to nie są politycy, bo politycy stwierdzą, że to jakieś grupy. Wcześniej byli to Żydzi za Hitlera, a teraz Żydów no nie widać, tak? No to trzeba kogoś innego obwinić. No to ci Europejczycy tutaj obecnie, no to obwinią muzułmanów. Muzułmanie zapewne obwinią Europejczyków. Niestety muzułmanie są według mnie troszkę lepiej zorganizowani wokół siebie, lepiej współpracują z sobą, są dobrze naprawdę tutaj, no i są niebezpieczni, a Europejczycy troszkę gorzej. No i dlatego uważam, że no, Europa Zachodnia ma trochę przewalone, Polska ma dość komfortową sytuację w tej kwestii. A propos całego boomu na temat muzułmanów i tego zagrożenia, które oni stanowią, warto też spojrzeć na to z innej strony i pomyśleć o tym panu, który cały czas ma dość dużo do powiedzenia w naszej części Europy. I uważam, mam taką piękną koncepcję, że jeśli dojdzie do konfliktów gospodarczych, znaczy religijnych z powodów gospodarczych, to wtedy pan Władimir Putin może przyjechać tu na czele swojej armii dla ochrony chrześcijaństwa przed muzułmańskim terroryzmem i muzułmańskimi atakami i zająć te tereny. No i taka koncepcja może funkcjonować. Choć też nie posłuchałbym się tak za daleko, dlatego że muzułmanie w Rosji to też dość duża grupa ludzi, więc kiedy doszłoby do takiego globalnego kryzysu gospodarczego lub do globalnego po prostu konfliktu na tle religijnym, to Rosja też by musiała się z tym uporać. Dlatego nie zapędzałbym się w kwestii Władimira Putina zbyt daleko, jednak wiem, że Rosja zdecydowanie lepiej sobie poradzi, gdyby do takich konfliktów religijnych dochodziło, niż Europa. Zdecydowanie Władimir Putin by sobie potrafił z tym poradzić. Ale też mu trochę czasu to na pewno zajmie. Ależ, nie zapominajmy o władcach świata, czyli Izraelu i Żydach. Dlatego, że oni zawsze mają dość dużo do powiedzenia, ale w większości możemy tylko teoretyzować, jakie mogą mieć cele w tym wszystkim. Na pewno zyskują na tym, że muzułmanie sobie uciekają z ich terenów, z ich okolic i idą do nas, no bo to jest mniejsze zagrożenie automatycznie dla nich. Przy okazji zadłużająca się Europa, kryzys w Europie z powodów etnicznych, religijnych czy gospodarczych po prostu. No jest na rękę też Izraelowi, no bo jak coś bankrutuje, jest tanie, można wykupić, można robić interesy, więc Żydzi gdzieś tam zawsze mogą być ukryci. Co do Polski, oni mają dość duży sentyment, przyjeżdżałem tu dość często, dużo ich tu było kiedyś. Netanjahu, jego ojciec był Żydem łódzkim, więc cały czas oni są tutaj związani, mają te sentymenty i mogą chcieć też tutaj troszkę zainwestować swojego czasu pieniędzy lub poprzejmować po prostu jakieś tam części gospodarki. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pamiętajmy, że Żydzi też zawsze gdzieś tam mają te swoje interesy i są dość dobrze zorganizowani od II wojny światowej, więc warto też na nich patrzeć. Ważne są też oczywiście Stany Zjednoczone, jeden z największych hegemonów świata, który zezwolił na to, żeby muzułmanie przychodzili do Europy, który współpracuje z Izraelem i który konfliktuje się z Chinami. I pytanie, dlaczego on zezwolił na tych wszystkich muzułmanów? Tego nie wiem. Jednakowoż wiem, że Amerykanie kupili TVN i to jest dość ciekawa rzecz, bo po cichu tutaj zaczynają wchodzić do Polski. Przy okazji PiS to jest taka partia, która współpracuje z Amerykanami, szczególnie z Republikanami, którzy też bardzo możliwe wygrają następne wybory. No i zapowiada nam się dość ciekawa koncepcja, w której te Amerykanie mogą chcieć inwestować w Polskę dla różnego rodzaju swoich interesów. Pytania, jakie one są. Czy nie wiem, że Polska tutaj zajmowała się bezpieczeństwem tych terenów, kiedy tutaj wybuchną konflikty religijne, żeby w jakiś sposób szachować Rosję? Ciężko powiedzieć, wiadomo, że Amerykanie to jest najpotężniejszy kraj na świecie i warto się z nim cały czas liczyć, warto też być w dobrych stosunkach. Jednakowoż nie zapominajmy o tym, że kiedyś też mieliśmy odległych, dobrych sojuszników, bardzo potężnych, jednakowoż oni zawiedli.
Chiny! No nie, dobra. Nie sponsoruję oczywiście nikogo. Zupki chińskie są z Japonii, wiem o tym. Ale nie mam nic innego, się kojarzy z Chinami. Chiny to oczywiście takie drugie najsilniejsze państwo na świecie. Musimy nawet patrzeć z takiej perspektywy. Chiny na pewno też chcą inwestować w Europę, chcą się tutaj dostać w jakiś sposób, kontrolować te rynki. Dlatego też będą zainteresowani wejściem do Polski, do takiego, to będzie taki, nie wiem, most do dalszej części Europy. Poza tym też, gdyby doszło do konfliktów religijnych, chcieliby tutaj, no, wejść i w jakiś sposób kontrolować to. Nie akurat Rosja musi tutaj wchodzić, kontrolować ten rejon. Tylko mogą to być Chiny. Zobaczymy. Dla Chin na pewno na rękę jest to, że Unia Europejska się wali, że tutaj będzie ten koń trojański w postaci muzułmanów. Dlatego, że kiedy Europa się wali, no to Amerykanie tracą sojusznika, bo Europa jest na razie po stronie Amerykanów w jakimkolwiek konflikcie tutaj na tle międzynarodowym. Dlatego też to na Chinom jest na rękę. Ale zobaczymy, jak będzie z gospodarką chińską i zobaczymy, jak będzie z przyszłością. My możemy na tym w jakiś sposób zyskiwać, pozyskując inwestorów chińskich. Czy musimy być w sojuszu z Chinami? No oczywiście, że nie, ale korzystać zawsze warto. Jednak Polska jest najważniejsza, dlatego też zajmijmy się nią. Żeby poznać przyszłość naszego kraju, wziąłem najtajniejsze receptury jasnowidzów i zacząłem wróżyć w fusach. Przyszłość ma na imię Polska! Po pierwsze, warto, żeby nasz naród stał się silny i był w stanie bronić się przed różnymi zagrożeniami, dlatego polecam takie zabawki. Polecam ogólnie zaopatrzyć się w jakąś broń, to nie jest teraz bardzo ciężkie, a przy okazji się zawsze przyda. Przy okazji praca u podstaw i wiele takich rzeczy, ale to już na inną bajkę. Przyszłość. Przyszłość dla nas jest dość pozytywna. Nie mamy problemów z grupami etnicznymi, religijnymi. Gospodarcza, no dobra, nie jest cudownie w naszym kraju. Problemem jest to, że w Polsce dużo inwestycji idzie niestety w infrastrukturę, w budowlane rzeczy, które przy kryzysie są totalnie bezużyteczne, bo no bo co zrobicie z galerii handlowej, która powstała w czasie kryzysu? No nic, no to jest stojący pusty budynek i tak się dzieje podczas kryzysu, dlatego lepiej inwestować w inne rzeczy, lepiej inwestować w ludzi. W różnego rodzaju sposób, najprościej obniżając podatki, żeby oni sami sobie decydowali, co chcą robić. No i naprawdę jest wiele innych lepszych inwestycji, aniżeli takie czysto budowlane. Armię, technologie, innowacje i wiele, wiele innych. Oby się to wszystko poprawiło już w niedługim czasie. Przy okazji też pamiętajmy o tym, że dużo grup jest zainteresowanych inwestowaniem w Polsce. Wykorzystujmy to, miejmy dobrą politykę zagraniczną, bo tego zawsze brakowało Polsce. Polska zawsze za bardzo, my patrzymy na siebie i myślimy, że cały świat jest zainteresowany tym, co się dzieje w Polsce. Nie jest tak. Musimy patrzeć na to, co robi świat, czym jest zainteresowane dane państwa i też coś na tym ugrywać. To jest bardzo istotne. Polska tego nigdy nie potrafi robić. Zawsze jesteśmy skupieni na sobie. A patrzmy, co chcą inne państwa. Bo możemy je ugrywać coś z Rosją, z Chinami, ze Stanami Zjednoczonymi, zyskując, a nie robiąc sobie wrogów. W najbliższych czasach, kiedy będą te konflikty religijne, etniczne, jakiekolwiek, najlepiej, żebyśmy byli neutralni lub do konfliktu wchodzili na sam koniec, kiedy to już wszystkie państwa się tam wykrwawią, Polska najmniej tracąc wejdzie do tego konfliktu. Dlatego unikajmy wojen, załatwiamy wiele rzeczy pokojowo, poprawmy nasze stosunki z Grupą Wyszehradzką, które zostały teraz trochę zniszczone przez głupie tak Platformy Obywatelskiej, ale z wieloma innymi grupami, z Białorusią, Litwą, Łotwą, Estonią, Ukrainą, Rosją też, bo strasznie sobie pogorszyliśmy, co jest bez sensu, bo to jest mocarstwo i nie warto się z nim tak mocno konfliktować, bo nic na tym nie ugrywamy. Poprawiajmy swoje stosunki, budujmy sojusze z państwami, z którymi nam po drodze, typu Węgry, typu Białoruś, Czechy, Słowacja. Na tym stworzyliśmy swoją potęgę, Unia w Krewie, Unia Lubelska. Nie walką, zajmowaniem Lwowa, atakiem na jakieś tam nasze kresy, tylko tworząc Unię, tworząc sojusze, które były nam po prostu na rękę. Nie jak Unia Europejska, która jest na rękę Niemcom, tylko sojusz, który będzie na rękę nam wszystkim. Tego nam potrzeba. To jest moje zdanie. Duża szansa przed nami i musimy naprawdę na to patrzeć pozytywnie i starać się coś w Polsce zrobić. PiS niedługo może dojść do władzy, PiS to taka partia, która tam jest szalona w wielu kwestiach, ale powiedzmy, że są oni patriotami, szalonymi patriotami, zawsze tak jakoś ich definiuje. Zobaczymy, co zrobią. Oni wygrywając wybory, musimy na to spojrzeć, że oni będą w stanie rządzić praktycznie samodzielnie. Zobaczymy, jak to się wszystko oczywiście rozwinie. A jeśli wezmą koalicjanta lub dwóch, będą w stanie zmienić konstytucję nawet w Polsce.
No zmiana, zresztą oni chcieli już budować kiedyś czwartą Rzeczpospolitą. No i zobaczymy, jaka ta konstytucja będzie. Jeśli pójdą na koalicję z Kukizami albo z Korwinami, to Korwini mogą dorzucić dużo wolnościowych pomysłów, co by mnie bardzo cieszyło. No i wtedy moglibyśmy znowu zacząć budować taką republikańską potęgę wolnościową. Byłoby to bardzo fajnie. Oczywiście ja też tworzę swoje tam partie, swoje ten, więc one też będą wpływały na los świata już niedługo. Ale przyszłość będzie się teraz dość mocno i dynamicznie zmieniała, więc warto brać w niej udział. I warto patrzeć na to pozytywnie i szukać swoich okazji. Mam nadzieję, że wam się podobało. To był Stańczyk 2 oczywiście, dla was z innej strony. Jeśli wam się podoba, lajkujcie, subskrybujcie oraz komentujcie, jak według was wygląda przyszłość Europy, Polski i świata w najbliższych latach. Trzymajcie się. PS. Pozdrawiam Ole Gryś za to, że dała mi ładowarkę do baterii. I mam jeszcze dodatkową informację. Niedługo będę nagrywał teledysk do tego, co słyszycie w intrze, czyli podatki to mój wróg, podatki idą w dół. Gdybyście chcieli brać udział w teledysku, piszcie, bo teledysk musi powstać przed wyborami, bo on jest dość mocno polityczny. Zachęcam was gorąco do tego, żebyście do mnie napisali.